Ukrainę znowuż ktoś to tak jak Szewarnadze zrobił napad na tą Osetię. Dokładnie przypomina to samo. Dlaczego? Dlatego, że filmy, które pokazują, przeczą temu co mówią. Bo mówią o staranowaniu jakiegoś statku ukraińskiego i pokazują zdjęcie. A pokazują zdjęcie jak holownik dopływa do statku. Dlatego, że gdyby tak duży statek uderzył w tak mały holownik, a statek wygląda, że to jest co najmniej 20 000, jeżeli nie więcej. To ten mały statek by się musiał zachybotać. A tam nawet masz niedźwiedź w góry. A pokazują to 10 razy na dobę. No więc o coś innego chodzi. No bo jak nie masz nie, to nie musia. To się tak odbywa. Na morzu podpływa holownikiem pilot, dochodzi do burty, wchodzi do góry po trapie, no i prowadzi ten statek potem dalej, a ten holownik taki malutki to jest właśnie po to, żeby go dowiózł. I nic poza tym. Także nie ma żadnego. Dowodu filmowego, że nastąpiło jakiekolwiek staranowanie, czegokolwiek, to co podają, to jest sen. Jeden i drugi statek jest w ogóle bez bandery i bez napisu pokazany. No to przepraszam, to ja mogę iść do portu i w 10 minut takie zdjęcie uzyskać. Musiałaby być bandera, który jest który i coś a tam, nic nie ma. Także to jest lipa do tego. Tylko pytanie, co oni chcą uzyskać. To, że Poroszenko chce na przykład wybory i tak dalej, dla tego stanu wojny robi, to jest bzdura moim zdaniem, dlatego że Poroszenko to, to nie ma nic do powiedzenia przecież tam jest e, syn no, tego wiceprezydenta e, Stanów Zjednoczonych i on tam jest jako sekretarz główny. No to wiadomo, że to on w rządzie, a nie ktoś inny, nie? Więc to tam Poroszenko przecież e, Amerykanie włożyli na przejęcie Ukrainy. 25 miliardów. Soros jako agent CIA dał 20 miliardów i 5 miliardów pani Nuland powiedziała, że Departament Stanu dał. No to 25 miliardów dolarów. A wywieźli złota 49,5 tony. A poza tym Ukraina to nie chodzi o jakieś tam gadanie, bo prasa amerykańska podała, że 16 członków tego rządu to chyba 14 jest, czy 13 jest obywatelami Izraela, a tylko dwóch jest, jeden jest Litwy, drugi tam Amerykanie, Amerykanin jest. No Ukraińca nie ma żadnego w tym rządzie, no, no to co to jest za rząd? Przewodniczący ONZ-u powiedział w 2015 roku, w maju, dwa razy, na początku, chyba 3 maja i 14, że Ukraina to jest wewnętrzna sprawa Rosji, Ponieważ Ukraina nie złożyła odpowiednich papierów w odpowiednim czasie, w związku z tym Rada Bezpieczeństwa ONZ to się nigdy tym nie będzie zajmowała, no, to, to jak to jest wewnętrzna sprawa Rosji, to jakakolwiek dyskusja Polski na temat Ukrainy, to jest mieszanie się wewnętrzne sprawy Rosji. No bo tak ONZ zadecydowała. No, czy to jest fakt czy nie, to nie wiem, ale tak zadecydowali. No, jeżeli oni zadecydowali, że to jest wewnętrzna sprawa Rosji, to jakim prawem my tam cokolwiek posyłamy? To, to się dziwić, że potem coś będzie, a poza tym Straszenie nad Putinem to ma ten sam, yy, powiedzmy, ciężar gatunkowy jak Twardowski na Księżycu. No bo jeżeli Putin jest członkiem parlamentu City of London Corporation, no to on tam dostaje instrukcję, a do Rosji przywozi tylko informacje, jakie wykonać i kiedy, a nie, że on coś tam robi. Proszę pamiętać, że to za tego Busha Bośnia Juniora była sprawa World Trade Center i rozpoczęcie inwazji w Afganistanie i w Iraku. 16 lat mija ta wojna. Amerykanie się nie mogą wycofać niewiadomych powodów, znaczy wiadomo z jakich powodów, tylko nie są to nagłaśniane powody. Talibowie uprawiali około 180 ton heroiny, czyli opium. Natomiast po wejściu Amerykanów produkcja wzrosła do 10 tysięcy ton. To jest wszystko po prostu fałszywa flaga, która ma skierować uwagę ludzi na coś innego. A nie ma nic wspólnego z tym co się naprawdę dzieje. Przecież nie da się ukryć, że tylko dlatego nie wprowadzono wirtualnego pieniądza w rodzaju kart kredytowych, że baroni narkotykowi posługują się wciąż gotówką. Tam nie można kartą płacić. No to gdyby zaczęli wprowadzać kartę, to były ustały dowozy narkotyków. A narkotyki pozwalają najwięcej zarabiać. Przecież takie banki jak HBS czy inne, to żyją właśnie z transferu tych nielegalnych pieniędzy. Zresztą są olbrzymie procenty. I to jest istota rzeczy. I to powoduje, że jeszcze nie wprowadzono chipów i pieniądza notowanego na chipie. Przemysł narkotykowy jest tym, który nie pozwala wprowadzić pieniądza typu karta, typu, typu powiedzmy chip, no bo oni się od tego boją i oni tego nie będą robili jest Centralne Biuro Narkotykowe w Wiedniu. I ono publikuje co roku zarówno trasy przemytu, jak i ilości, które przez dany kraj przychodziły. I na przykład do Polski, też z Afganistanu, idzie około 75 ton. No dobra, 75 ton to jest 75 tysięcy kilogramów, to jest 75 milionów gramów. Czyli to jest około 150 milionów dawek. A Polska ma 30 milionów, łącznie z dziećmi. To, to gdzie te pieniądze idą, jeżeli Straż Graniczna łapie tam 10, 20, 50 kg? To gdzie te tysiące są? Nie dałoby się robić żadnych interesów narkotykowych, gdyby w tym nie brały udziału służby specjalne. Bo tylko one mają środki, ludzi i pieniądze, które pozwalają robić co trzeba. Nie ma innej możliwości. Także to jest cała czas ta iluzja. Tak jak cała ta. Heca z Ukrainą nie ma nic wspólnego ani z historią, ani z tym, co się tam naprawdę dzieje, bo proszę wziąć pod uwagę, że nam się nie mówi, dlaczego Amerykanie weszli do, na Ukrainę. A to chodzi o koltan. Koltan jest minerałem, który jest niezbędny do produkcji tych satelitarnych tam wszystkich urządzeń. Jest w Kongo, i druga na świecie kopalnia znajduje się w Ukrainie. I ona jest eksploatowana cały czas. I ten koltan jest istotą pobytu tam wojsk amerykańskich. I to ma bezpośrednie przełożenie na medycynę. Dlatego, że od 1918 roku Amerykanie wszędzie, gdzie są, to szczepią ludzi. Jaki mają w tym interes, nie mam zielonego pojęcia. Dlatego, że to Amerykanie wywołali coś, co w 15-20 lat później nazwano hiszpańską grypą. A to była zwykła szczepionka stosowana w armii amerykańskiej. Była źle zrobiona i po prostu zaczęli żołnierze chorować, i ileś tam tysięcy żołnierzy amerykańskich poległo od własnej, własnego leczenia. To nie jest nic nowego w armii amerykańskiej. Przecież Tamiflu, lek przeciwko rzekomo ptasiej grypie, został wprowadzony i zakupiony też przez armię amerykańską to wiceprezydent, armii, wiceprezydent amerykański i późniejszy szef Pentagonu zakupił 2 miliony tego szczepionki i tamiflu, rzekomo ratu, chcąc ratować swoich żołnierzy przed epidemią grypy. Nic takiego nie miało miejsce, Ale akcje firmy, w której on był udziałowcem, podskoczyły 10 czy tam 15-krotnie. I to był cały interes. Armia zawsze kupuje dużych ilościach, i praktycznie nikt nie odpowiada za to, co armia kupiła. My nie notowaliśmy żadnego procesu defraudacji pieniędzy przez armię. A możemy wymienić chociażby te fińskie wozy bojowe Patrioty, czy te rakiety z Izraela zakupione od firmy, która dwa dni czy, czy, czy dwa tygodnie przed podpisaniem kontraktu z Polską dopiero powstała. Nie miała żadnych rakiet, a my zapłaciliśmy 100 milionów dolarów czy euro. Także. Tutaj leżą uszczerbki i wyprowadzanie pieniędzy, które nikomu nie służy. Na tym, pod tym względem musimy na to patrzeć. Cała heca zakupu szczepionki dla ludności nie ma nic wspólnego z odpornością, z obroną, powiedzmy, przed zakażeniem ludzi, a tylko i wyłącznie z wyprowadzaniem pieniędzy. Proszę zauważyć, że system nasz jest w ten sposób zbudowany. Najpierw te głupi Ludziku, płać podatek, który my tobie narzucimy, a my jak te pieniądze wpłyną do worka, to będziemy wiedzieli już, jak je podzielić. To się dzieje z wszystkim. Jaki był sens budowy tych stadionów, które w niektórych miastach nawet po dwa powstawały, chociaż stare stadiony świeciły pustkami i nikt nie przebywał. Chyba, że się potraktuje te stadiony jako więzienia do tymczasowego zatrzymywania ludzi w przypadku zajść. No, tak było w Jugosławii, tak było w innych miastach, że na stadionach gromadzono ludzi, bo stamtąd uciec nie można, a te tunele, które zrobiono, to wystarczy tam y, drużyna y, żołnierzy, która zatrzyma każdego uciekającego, bo te kraty są po to tam robione. Ale innego uzasadnienia nie ma. Dlaczego w Polsce autostrady były dwa czy trzy razy droższe niż w Niemczech? Kiedy tam wynagrodzenie robotnika jest dziesięć y, razy większe niż w Polsce, i proszę zobaczyć, nie ma żadnych negatywnych skutków tego, że tak drogie mamy autostrady. My mamy płacić, a oni tam się podzielą. I tak można o każdej inwestycji praktycznie powiedzieć, że ona nie służy społeczeństwu, a służy wyprowadzaniu kasy tych przymusowo zabieranych podatków. No bardzo ładnie możemy to prześledzić na medycynie. Przecież yy, Wprowadzanie tej ilości szczepień jako przymusowe nie ma żadnego znaczenia. Mamy kraje, które nie mają tych szczepień i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ja mam taką mapę, gdzie wyraźnie widać, że epidemie, wszystkie epidemie, które występują w gazetach, są epidemie poszczepienne. Nawet ta ostatnia, co była w Pruszkowie, była epidemią poszczepienną. Proszę zobaczyć schizofrenię tak zwanych władz medycznych. Z jednej strony mówią o obowiązku szczepień, specjalna ustawa wysmażona w 2008 roku, ale te miliony cudzoziemców, które do Polski przychodzą, nie przechodzą ani kwarantanny, ani szczepień. No zaraz. Jeżeli mamy już podobno 5 czy 7 milionów Ukraińców na naszym terenie, czyli jedna piąta populacji przyszła bez szczepień, to dlaczego nie ma epidemii? No, według nich powinna być. 600 tysięcy umiera z powodu dopuszczonych przez urząd i rząd preparatów medycznych do obrotu i się nie robi żadnego z tego powodu zamieszania. Natomiast z powodu postrzałów kilku tysięcy jest wielkie zamieszanie. Notabene, jak się potem analizuje te przypadki strzelania tam kogoś do kogoś, to okazuje się, że strzelają najczęściej ludzie leczeni psychiatrycznie. Oni są na lekach, i to powoduje te zaburzenia, że oni tracą kontrolę nad tym, co robią i jak robią. I to widać było wielokrotnie w opisach takich zajść, jak tam gdzieś w jakiejś szkole ktoś tam zaczął strzelać, a potem jak pojechał jakiś profesor sprawdzać z, z mitu, sprawdzać to zdarzenie, to się okazało, że dzieciom w szkole powiedziano, że mają przynieść keczup i coś innego, bo będą, będzie telewizja nakręcała film i jak będą się dobrze sprawowali, to będą mieli dzień wolny. No i dzieci przyszli, wszyscy z ketchupem, no, smarowali się każdy na czerwono, żeby to lepiej wyglądało i mieli dzień wolny, a potem po tygodniu się dowiedzieli, że to była ciężka strzelanina i oni byli wszyscy poszkodowani. To są znane sprawy, wyjaśnione wszystkie. Proszę wziąć pod uwagę, że pierwszą agencją, która powstała prasową, to była agencja Wolf na początku XIX wieku. Agencja ta już w 1838 roku wykupiła Reutera, czyli niemiecka agencja, decyduje co się pojawia w mass mediach. Jak podał nasz dziennik w Polsce nie ma polskiej prasy, bo cała jest w rękach właścicieli niemieckich pod amerykańskim zarządem do 2099 roku, to oficjalnie dr Brzeski na przykład podawał. W tej sytuacji informacje, które przechodzą, czy które są zabronione, są cenzurowane przez przemysł amerykański, a większość szczepień czy preparatów medycznych jest produkcji amerykańskiej, bo to jest najlepszy środek zarabiania, legalny, a jednocześnie skutek osiągamy taki, jaki chcemy. Bardzo prosto to można przedstawić. Badania w ostatnich latach, 2009-2011, wykonane w Kanadzie, udowodniły bezspornie, że podawanie szczepionki przeciwko grypie osobom starszym, nie tylko, że nie pomaga, ale wręcz jest szkodliwe, przyspiesza demencję i zgony. I to są badania opublikowane w jak najbardziej medycznych czasopismach. To proszę mi powiedzieć, dlaczego w Polsce jest taki nacisk, że rząd chce przeznaczyć pieniądze na szczepienie bezpłatne osób starszych? Przecież rząd niczego nie wytwarza. Rząd niczego nie produkuje. Rząd tylko okrada społeczeństwo. To można bardzo łatwo udowodnić. Za czasów I Rzeczypospolitej. Podatki wynosiły 10%, tak zwana dziesięcina. Mało tego, każdy podatek następny musiał być celowy, czyli społeczeństwo danego regionu oceniało, czy jest celowe budowanie kanału, czy jakieś tam mostu, czy też nie. Jak się zgadzali, to płacili i było wszystko w porządku. Jak przyszły rozbiory, to zaborca od razu podniósł podatki do 15-18%. Tutaj też dygresja. Nie było żadnych trzech zaborców. Zabory rozpoczęły, czy roz, podział Polski rozpoczęło Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. W 1772 roku pierwszy rozbiór to była Austria i podległe Austrii jednostki. Prusy nie były samodzielnym państwem, tylko były zależne, były częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Natomiast na tronie moskiewskim siedziała Katarzyna Caryca ze Szczecina. A Szczecin to było miasto należące do Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Czyli zaborców był jeden. To była rodzina, wystarczy sprawdzić drzewa genealogiczne tamtego okresu. Czyli innymi słowy te podatki wzrosły prawie dwukrotnie. Są opisy doskonałe z tamtego okresu, jak na przykład Prusacy od razu po zajęciu naszych terenów wprowadzili w Grudziądzu komorę celną, która podwoiła dochód tego państewka. Jedna komora celna towarów z Polski podwoiła dochód całego Królestwa Pruskiego. No więc to chyba jednoznacznie świadczy, i co jest co. Potem przyszedł, przyszło tak zwane oswobodzenie, którego stulecie teraz obchodzimy. Oczywiście, że to jest bójda na resora. Było tylko stworzenie, realizacja planu niemieckiego, tworzenia małych państwewek całkowicie zależnych od Rzeszy na obrzeżach Rzeszy. Nasze mapy, przedstawiane nawet w Wikipedii są typowymi fałszywkami, ponieważ podają Święte Cesarstwo Rzymskie narodu niemieckiego w rozbite na te 900 księstw. To tak jakbyśmy my przedstawiali mapę Polski nie jako całość, tylko jako powiaty poszczególne. Wracając do podatków. Rząd Piłsudskiego, agenta City, od razu narzucił podatek 37%. Czyli podwoił to, co zaborcy od nas brali. No i tutaj mamy od razu odpowiedź, dlaczego to zrobił. Piłsudski musiał podwoić podatek, ponieważ jako agent wykonywał polecenia City. Nie ma tak, że jakikolwiek agent może cokolwiek robić. Oczywiście może kraść. I to Piłsudski robił, bo po 27 roku zażądał pożyczki od banków City, udzielił mu tej pożyczki Bank RITSA, ale Piłsudski zaznaczył, że 20% ma wpłynąć na jego prywatne konto. Ja nie chcę tutaj żadnych analogii robić, ale ksiądz Trzeciakowski, kapelan belwederski, powiedział wprost, że po to Piłsudski stworzył wojskowe biuro historyczne, żeby fałszowało na poczekaniu dokumenty. I my to obserwujemy do dnia dzisiejszego. Proszę zauważyć, że Piłsudski dokonał tego zamachu za 800 tysięcy funtów. 800 tysięcy funtów to w zależności od okresu, przeliczenia i tak dalej, to było 5-6 milionów złotych. Pensja generała w tym czasie wynosiła 1000-1500 złotych. Pensja nauczyciela wynosiła 120 złotych. No to komu on te pieniądze dał? Jak on się podzielił? Z kim? Wojskowe Biuro Historyczne nie rusza tematu. W ogóle nie ma, mimo że 100 lat minęło od tego czasu. Czyli nadal agenci są ukrywani. Potem mamy efekt w 1939 roku, że sześciu generałów, dowódców armii, już 1-2 września uciekli z pola bitwy. No to jak została armia, czyli te 4-5 dywizji, czy brygad puszczonych samodzielnie, bez koordynacji, no to oczywiście, że to się kończyło rzezią. I do dzisiaj żaden pracownik Wojskowego Biura Historycznego nie usiłuje. Uzgodnić kto pieniądze dostał, i czy on potem zdradził w 1939 czy też nie, i to jest problem. Tak samo jak nie wiemy, kto podpisał zgodę na zakup tych y, y, fińskich wozów bojowych, czy tych rakiet z Izraela, a pieniądze wypłynęły z kraju. Czyli Piłsudski założył, nałożył na społeczeństwo 37 podatek, 100% większy niż zaborcy. Potem przyszli dobrzy zły Hitler i pod, obniżył ten podatek do 33%. No to społeczeństwo było bardzo zadowolone, bo przecież mniej płacili niż za wolnej Polski. Potem przyszli dobrzy komuniści i podnieśli do 50%, a po przemianach w 89 roku, jak teraz się podaje, podatek wynosi 80%. To jak można społeczeństwo okradać? No, właśnie pod pretekstem fałszywej plagi rzekomo ratowania zdrowia. I przytoczę parę przykładów, które to potwierdzają. Pan Radziwił, minister od zdrowia, wydał 280 czy 70 milionów na zakup szybionek, na pnełokoki, czyli dwoinkę zapalenia płuc, choroby XIX wieku. Nie produkuje się żadnych prac, które by stwierdzały, że akurat ta dwoinka zapalenia płuc obecnie jest trzęsza niż była na przykład 20 lat temu. Praktycznie każdy antybiotyk na to działa i nie ma potrzeby żadnego dodatkowego leczenia to raz obecnie nawet Rada Miasta Gdyni funduje szczepionki przeciwko pneumokokom. No prawdopodobnie termin gwarancji się zbliża, coś trzeba z tym zrobić, no to ktoś znalazł i okradną biednych mieszkań gdyńskich o ileś tam set złotych więcej, żeby zapłacić za te szczepionki do niczego niepotrzebne, szczególnie osobom starszym. Twierdzenie, że w ten sposób ludzie się chronią przed sepsą, jest tylko i wyłącznie możliwe dzięki temu, że prasa jest niemiecka. Gdyby była Polska, gdyby można było pisać, to nie można było takich bzdur publikować. Sepsa wcale nie wynika z tego, że jest akurat jedna bakteria czy jeden ten. Musi być spełniony cały zespół objawów, żeby wystąpiła sepsa. I to jest jedna sprawa. Teraz mamy pracę jak najbardziej naukowe, które udowadniają, że test witaminy D i implementacja witaminą D jest o wiele bardziej potrzebna niż szczepionki. Że wystarczy podać trzem osobom, yy, przepraszam, odwrotnie, jednej osobie witaminę D do prawidłowego sposobu, aby uchronić ją trzy osoby, niżeli, a yy, zaszczepić trzeba trzy osoby, żeby jedną uratować. Czyli innymi słowy, jeżeli podniesiemy w społeczeństwie poziom witaminy D, to nie ma żadnych powodów obawiania się przed przeziębieniami, czy chorobami wirusowymi. Poziom ten prawdziwy to jest w granicach około 100 nanogramów na mililitr. A w Polsce jeszcze, to prawda ostatnio zmieniono, ale jeszcze do niedawna było, że 20 miligramów nanogramów wystarcza. No jak to? 20 a 100 to jest różnica yy, co najmniej pięciokrotnie. A w Polsce nadal się w ten sposób indoktrynuje, czy wręcz oszukuje studentów medycyny. Miałem taką, taki wypis ze szpitala gdzie, z Rzeszowa, gdzie y, rozpozna, czy badanie wykazało 101 nanogramów na mililitr witaminy D, a w rozpoznaniu napisano, że z ostre zatrucie witaminą D. No, zupełne pomieszanie z poplątaniem. Przecież w tej chwili w Ameryce są tabletki 50 tysięcy jednostek. I podaje się to przez okres pół roku albo więcej chorym stwardnieniem rozsianym, twierdząc, że doskonałe wyniki się uzyskuje. My mamy w ogóle zupełnie pomieszanie pojęć. Proszę zauważyć, że zarówno minister, jak i jego urzędnicy, jeżeli występują gdziekolwiek w mass mediach, to opowiadają bajki. Żaden nie przytacza... Pracy naukowej nie można znaleźć żadnej pracy danego osobnika czy danego eksperta rządowego, który by kiedykolwiek cokolwiek badał. Jeszcze do 70 roku wszystkim dzieciom w szkołach podawano tran. Zaprzestano podawania tranu, ponieważ jak przyszedł do nas agent kominternu Edward Gierek, ten tran przeznaczono dla Korei. No, i oczywiście w tym momencie trzymano dostawy do Polski. No dobrze, ale żaden geograf, astronom czy, czy jakiś inny tam fizyk nie podał, że w 70 roku zmieniła się oś, czy kąt nachylenia Ziemi w stosunku do Słońca i już witaminę D podawać nie można. Mamy ewidentne dowody od wielu lat. Na przykład AstraZendii. Firma produkująca pestycydy powodujące raka wpadła na pomysł stworzenia stowarzyszenia, to pani Kidman chyba się to nazywała, yy, które reklamowało tak zwaną różową stążeczkę, Czyli byli opłacani ewidentnie przez osoby czy instytucję, która powodowała. Komen, przepraszam, Suzanna Komen yy, zaczęła akcję różowej wstążeczki. Czyli, że mamografia jest najlepszym sposobem zapobiegania rakowi piersi, a reszta nie ma znaczenia. Otóż jest dokładnie odwrotnie. Mamografia powoduje raka, jeżeli jest często stosowana, bo to jest promieniowanie jonizujące. Mało tego jest zupełnie niewiarygodne. Mniej więcej pół na pół. Czyli, żeby uratować jedną czy dwie osoby, to następne dwie albo trzy są niepotrzebnie leczone. Natomiast u osób, które miały poziom witaminy D powyżej 80 nanogramów, prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi było mniejsze o ponad 80% od tych osób, które miały poziom poniżej 40 nanogramów. Czyli każdy, że tak powiem, procent wzrostu suplementacji witaminy D w znaczący sposób obniżał prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi czy u mężczyzn raka prostaty. I to jest udowodnione. I te wszystkie badania były w jak najbardziej renomowanych czasopismach publikowane. Już w 2005 roku stwierdzono, że jeżeli kobiety miały powyżej 60 nanogramów yy, witaminy D to mają 83% niższe prawdopodobieństwo zachorowania na raka sutka niż te, które miały poniżej 20 nanogramów. Analiza zbiorcza w, 2000, w czerwcu 2018, czyli niedawno, w dwóch badaniach randomizowanych wykazała, że wszyscy, którzy mają powyżej 40 nanogramów, już zapadają rzadziej na raka piersi, a te, które mają powyżej 80, to nawet... Powyżej 82% mniej, rzadziej. No to czyli praktycznie co druga osoba. Nie zapadnie. Tych badań jest cała masa. Menopauza. No, wiadoma sytuacja u kobiet. Badania yy, w... sierpnia 2018 wykazały, że niedobór witaminy D jest bezpośrednią przyczyną raka piersi u kobiet i półtora raza częściej występuje niż u tych, które mają prawidłowy poziom witaminy D. A proszę mi podać jednego geriatrę czy lekarza rodzinnego, który u osoby po 50 badał poziom witaminy D i zalecał suplementację witaminy D. Takich nie ma. Badania British Medical Journal z 2018 roku wykazały znowu, że wysoki poziom witaminy D Powyżej tych 60 nanogramów wiązał się z 20% obniżeniem ryzyka względnego nowotworów, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. I tak jest właściwie wszystkimi badaniami, które w ciągu ostatnich 5 lat zostały opublikowane. Kancer Epidemiology 2009. 60% zmniejszenie ryzyka u kobiet, które miały więcej niż 30%. 5 nanogramów w porównaniu z tymi, które miały poniżej 20 nanogramów. American Journal of Clinical Nutrition z 2007 roku. Jeżeli kobiety miały poniżej, kobiety powyżej 55 roku życia podniosły swój poziom surowicy powyżej 40 nanogramów, ryzyko zachorowania zmniejszało się o 77%. Czyli nie ma znaczenia w jakiej populacji, czy w jakim okresie to robiono, 5, 10 czy 15 lat temu, zawsze wynik był taki sam. Jeżeli kobiety miały poziom nowotwor... y, witaminy D, czyli 25 OHD, powyżej 60-80 nanogramów na mililitr, ryzyko zachorowania na raka spadało o co najmniej 80%. No i proste pytanie, dlaczego w Polsce tego się nie stosuje? Dlaczego w Polsce ogłupia się ludność, że nie wolno się opalać? Przecież każdy po drugim roku biochemii powinien wiedzieć, że mamy dwie postacie witaminy D. Tą w tabletkach czy w kroplach rozpuszczalną w tłuszczach i tą, którą tworzymy z tego daru boskiego, jakim jest fala elektromagnetyczna wysyłana przez słońce, czyli promieniowania słonecznego, która się rozpuszcza w wodzie. 100% komórek ma receptory. Na witaminę D. No to jeżeli my nie damy odpowiedniej formy, a technologie do dnia dzisiejszego nie umieją opracować witaminy D rozpuszczalnej w wodzie, ten siarczan to jest tylko ze słońca w naszej skórze, no to od razu z góry 20% naszych komórek nie dostanie witaminy D. Czyli sami siebie skazujemy na choroby. No to jaki jest sens? Przecież o wiele prościej jest. Wystawić się na słońce przez pół godziny dziennie, w godzinach między 11 a 13, niż płacić kilkadziesiąt złotych za tabletki, które jeszcze nie działają. Proszę zauważyć, w telewizji pojawiła się reklama witaminy D dopiero w tym roku, chociaż piszemy o tym o najmniej 10 lat. I to w dawce dla dzieci. 2000 jednostek to jest dawka dla 10-11-letnich dzieci. Dorosła osoba musi brać minimum 5 tysięcy. Problem polega na tym, że żadna instytucja rządowa, czyli ani Ministerstwo Zdrowia, ani Izby Lekarskie, ani główny inspektor sanitarny nie podają dostępności tych preparatów sprzedawanych na rynku. Czyli przeciętny obywatel, kupując jakąkolwiek witaminę D, nie ma, może się zorientować, czy kupić tej firmy, czy tamtej firmy. Mam przykłady obserwacji własnych, gdzie rodzice kupowali dziecku tram Molera po, po 46 zł za buteleczkę, dziecko wypijało 5 tych buteleczek, robiło badanie kontrolne i poziom witaminy spadał o ponad 30%. A z kolei, jeżeli przeglądniemy yy, zawartość internetu, to się okazuje, że ten norweski tram jest produkowany gdzieś tam w Chile i tam masowo ludzie umierają na raka w pobliżu tych farm, fabryk. No, więc dlaczego w Polsce dopuszcza się do obrotu coś, co nie jest kontrolowane? My nie wiemy, co się naprawdę znajduje. Te wszelkiego rodzaju dodatki smakowe nie wiadomo w jakim stopniu hamują y, dostępność tego preparatu. Przecież powtarzam to już wielokrotnie: o wiele lepiej kupić jakiekolwiek witaminy na zachodzie, w Niemczech czy w Anglii, bo cena jest porównywalna albo nawet mniejsza, ale. Tam są jeszcze kontrolowane jakościowo te preparaty. Natomiast wbrew temu, co u nas opowiadają różne trole w telewizji, one nie są kontrolowane. I w związku z tym nie mamy żadnego, żadnej pewności, co kupujemy i jak to nas będzie działało. Mówię bardzo łatwo sprawdzić to, biorąc badanie, wykonując badanie w dniu zakupu, biorąc taki preparat przez 4 czy 6 tygodni i wykonując następne badanie. Głupotą jest odstawianie leku i czekanie 3 czy 4 dni, czy nawet tygodnia, i wykonywanie ponowne badań. Dlatego, że witamina D bardzo szybko zanika. My, jako ludzie, jesteśmy stworzeni w cyklu 24-godzinnym. Nie można się wyspać na cały rok, nie można się najeść na cały rok, nie można siusiu zrobić za cały rok. Musimy robić to codziennie. I tak samo codziennie musimy przyjmować witaminę D, jak i jedzenie, jak i wodę. Wystarczy 7 dni nie przyjmować wody i nic to nam nie pomoże, idziemy do piachu. Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś odstawi na kilka dni witaminę D, to natychmiast ten poziom mu spadnie. A jak mu spadnie, no to oczywiście będzie wykazywał zupełnie co innego niż było to, gdy brał tą witaminę. Więc badanie jest zupełnie bez sensu. A coraz więcej takich głupot słyszę od pacjentów, że kazali im odstawić na tydzień pobieranie witaminy D i dopiero potem wykonać badanie.